dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w kolejny czwartek w naszym studiu prasowym przy ulicy Floriańskiej. Ponownie dziennikarze gliwickich tygodników. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Marek Morawiak, Tydzień w Gliwicach. Nasze zaproszenie przyjął również pan dyrektor Grzegorz Krawczyk z Gliwickiego Teatru Muzycznego. No właśnie, i tu bym się na chwilę może zatrzymał, bo to jest taka nowa, stara przygoda z teatrem. Jeszcze do niedawna kojarzyliśmy pana bardziej z Muzeum w Gliwicach. Czy ta historia z muzeum to już jest coś zupełnie zakończonego? Nie, zupełnie to nie jest zakończona historia, ona trwa nadal. Na szczęście dla mnie, ponieważ ja po muzeum bardzo sobie cenię i pracę w tej instytucji, więc jestem tam obecny, mam wpływ na to, co się tam dzieje w programie. Ułożyłem program do 2017 roku i bywam tam codziennie właściwie, jako taki konsultant programowy. Do muzeum jeszcze wrócimy. Ale jestem urlopowanym dyrektorem muzeum. Tak, na pewno nie braknie tematów, a skupmy się może jeszcze przez chwilę na wydarzeniach mijającego tygodnia. Przegląd prasy zacznijmy może od Nowin Gliwickich. Pani Gliwiecka. Nowiny Gliwickie w tym tygodniu poświęciły dużo miejsca sprawom drogowym, inwestycji drogowych, przyszłych i obecnych. Na pierwszej stronie mamy dwa teksty dosyć istotne dotyczące takiego problemu drogowego Czechowic. Chodzi o gorszą stronę Ziemięcickiej. W Czechowicach mieszkańcy tej ulicy mają od lat problem z poruszaniem się, z przechodzeniem jednej strony dzielnicy na drugą i ta ulica Ziemięcicka jest takim dopustem dla nich bardzo poważnym, dziurawa, ale o tym w tekście Adama Pikula właśnie gorsza strona Ziemięcickiej. No i sztandarowy temat drogowy miasta, czyli słynny pajączek, rozwiązanie drogowe od lat dopraszające się jakichś radykalnych decyzji. Z tego tekstu dowiemy się, jakie to decyzje, co szykuje dla nas Zarząd Dróg Miejskich i czego możemy spodziewać się w przyszłych latach właśnie w tym mieście. Ja nie będę zdradzać, co to jest, bo muszę Państwa zachęcić do przeczytania tego tekstu. O innych kwestiach drogowych piszemy również w tekście Most na Częstochowskiej. Chodzi o remont tego mostu, który również jest planowany, ale to dopiero kiedy zamkną się sprawy średnicówki. Z innych takich ważnych tematów, sensacyjna sprawa, czyli pracownik ochrony dał się okraść ze sprzętu. Chodzi o tak zwane obrączki, które pozwala dozoru, takiego specjalnego dozoru. To jest tym ciekawe, że ten pracownik ochrony był na interwencji. Włamano się do tego samochodu, policja już ma tego sprawcę. Wszystko z tekstu Marysi Sławańskiej, pracownik ochrony nie dał się określić ze sprzętu. Dużo kultury, dużo sportu. Zapraszamy Państwa również do przeczytania wywiadu z profesorem Miotkiem oraz o zapoznanie się z tekstem sygnowano T.E. Kalidę. Chodzi o naszego wybitnego rzeźbiarza. Zachęcam do lektury. To przejdźmy może płynnie od razu jeszcze do tygodnia w Gliwicach. Ostatnio, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że czas na to, żeby miasto zacząć upiększać, że już są te inwestycje, są miejsca pracy, prawda? Że teraz się, rozmawialiśmy dużo o Starówce, że teraz czas się zająć tym upiększaniem. Ja się trochę będę wspomagał internetem, ponieważ gazeta wychodzi w poniedziałek, więc wielu tematów w czwartek siłą rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie w niej zamieścić. Wczoraj rozpoczęły się prace przy montażu wiaty przystankowej na ulicy Górnych Wałów, tam naprzeciwko pomnika Adama Mickiewicza. No i na szczęście ta wiata to nie jest taka typowa czerwono-żółta budka, którą znamy z gliwickich ulic, no nie tylko gliwickich. Ta rzeczywiście swoim charakterem nawiązuje do otoczenia. Także to taki pozytywny akcent, może kontynuacja ostatniego wątku sprzed tygodnia. A na pierwszej stronie szeroko komentowana ostatnio diagnoza społeczna na 2015 rok. No i wynika z niej, że większość Gliwiczan jest zadowolona, prawie 70%, 66% i po przecinku troszkę. Diagnoza. Byliście w miejscu. Tak, to jest, nam skoczyło, natomiast Zabrze bardzo poleciało w dół. To jest dość ciekawa lektura. 500-stronnicowe opracowanie,
One z poszerzeniem jakby takich czystych, statystycznych danych GUS-owskich o odczucia mieszkańców. Także o tym piszemy zarówno w gazecie, jak i w internecie. Jest też troszkę polityki, bo ciągle czekamy na decyzję o tym, kto będzie wojewodą śląskim. Tutaj szansę ma nasz gliwicki radny Jarosław Wieczorek. No i jest coś, co na pewno konik pani redaktor, kolejny. Czyli kolejny konik, tak, czyli lipy na Alei Mickiewicza. Ja może nie będę zdradzał, co się wydarzyło. Ten temat już od wielu miesięcy jest na tapecie, także zachęcam do lektury zarówno w gazecie, jak i na portalu. Jest z nami pan dyrektor Krawczyk, więc nie unikniemy tematów kulturalnych. Na naszym stole redakcyjnym taka znacząca księga. Nie będziemy może telewizów dłużej trzymać w niepewności. Co to jest za wydawnictwo? Księga to mogę zacząć. Przyniosła pani Małgosia Lichecka, w związku z czym zapraszam do wprowadzenia. Proszę państwa, to jest księga wyjątkowa. Pan dyrektor Krawczyk to potwierdzi. To jest wydawnictwo najnowsze Muzeum Serii Monograficznej, a dotyczy to opracowania pana doktora Piotra Boronia Dawne Gliwice, czyli Gliwice od XVI do XIX wieku. Chodzi o centrum miasta, o rynek. Jest dokładnie opisany, kto, kiedy, po co mieszkał tam w tym rynku. Mamy charakterystykę poszczególnych ulic, czyli dla pasjonatów, ale także dla mieszkańców to bardzo ważna pozycja. Panie dyrektorze, dlaczego to bardzo ważna pozycja? To jest ważna pozycja dla każdego miasta starego, a Gliwice są starym miastem, bo przecież tutaj były założone w połowie XIII wieku, w związku z czym działo się tutaj na przestrzeni tych stuleci bardzo wiele. I siłą rzeczy pozycje źródłowe, którym bez wątpienia jest ta książka, czyli zawiera sprawdzone, zweryfikowane informacje w oparciu o liczne źródła, które pan Boron wymienia w książce zaraz na samym początku, jest takim cennym właśnie materiałem dla wszystkich tych, którzy się zajmują właśnie historią swoją najbliższą, najbliższym miejscem zamieszkania, tym, co ich otacza. Czyli jest to ta historia, którą my teraz tworzymy, a za kilka stuleci pan Piotr Boron o tym napisze, inny pan Piotr Boron, i wyda równie dużą książkę, równie sumiennie opracowaną. Bo to jest właśnie historia codzienności, historia życia rodów, które tutaj zamieszkiwały. Najstarsze rodziny wywodzą się z XVII wieku, z tego osadnictwa, z tamtego czasu. I przewijają się tutaj wątki czeskie, i polskie, i pruskie, i później już wzrost tego znaczenia tej kultury silnej już niemieckiej, takiej stricte niemieckiej. No i Piotr Boron doprowadza tą właśnie historię do prawie końca XIX wieku, czyli do czasu, kiedy powstaje pierwsza historia opracowana przez Benoniczego, która zajmuje się też całościowo historią miasta. I w tej książce dużo jest takich, prócz tych informacji cennych, czasami anegdotycznych, czasami właśnie takich śmiesznych, takich, bym powiedział, które mogłyby się z powodzeniem znaleźć w jakichś takich ramkach rozbawiających, które mają by rozbawić czytelników. To jest przede wszystkim to cenne, że Piotr Boron opowiada bardzo ładnym językiem, on to potrafi, to nie jest wyłącznie takie cytowanie urbarzy, księg miejskich, parafialnych, akt takich ksiąg, znaczy rejestrów czy spisów, tylko po prostu on robi z tego pewną mikrohistorię. To myślę, że to jest najbardziej cenne. To jest po prostu barwna opowieść o mieście. Ja mam nawet taki szatański pomysł, na własny użytek taki eksperyment zrobię. Państwu też polecam, bo to jest bardzo dobra lekcja historii na żywo. Wziąć tę książkę, tą serię monograficzną, wypisać sobie, tam jest rynek numer po numerze, kamienica po kamienicy, wypisać sobie taką mini traskę, jak to się mówi, wziąć to, co napisał pan doktor Boron i przejść się po mieście. Idealna lekcja historii na żywo. Panie Marku, panie Andrzeju, panie dyrektorze, możemy polecić taką szatańską. To taka trochę też lekcja pokory. Bez wątpienia jest to lekcja, byłaby interesująca, ponieważ pamiętajcie państwo, że tutaj nie jesteśmy pierwsi, nie będziemy ostatni. Wiedzmy, że mamy jakieś miejsce w tym łańcuchu pokoleń, które tutaj się rozwija z historią w Gliwicach, i po nas przyjdą następni. Mam nadzieję, że oni też
nie zapomną o tych dobrych rzeczach, które robiliśmy, a nie będą pamiętali tylko tych złych. Poruszyliśmy tematy historyczne, to może przejdźmy płynnie do tego, co ostatnio w Gliwicach też rozpala wyobraźnię wielu osób, czyli dawny dom przedpogrzebowy przy ulicy Poniatowskiego, przyszłe prawdopodobnie Muzeum Żydów Górnośląskich. Jakie są plany względem tego miejsca, muzeum, jakie ma? Ja będę musiał powtórzyć to, co mówiłem już wielokrotnie, że jest to już oddział, piąty oddział Gliwickiego Muzeum. Jego nazwa to Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. On rusza, znaczy prace w nim rozpoczną się od 5 stycznia. Będzie już udostępniane publiczności, czyli wszystkim tym, którzy będą chcieli to zobaczyć w środku, bo obecnie jeszcze tam są prowadzone prace budowlane. I tam będzie realizowany program dokładnie wokół tej osi związanej z miejscem, prawda? Czyli z tym obiektem pięknym architektonicznie, cennym w naszym mieście bardzo, z uwagi na nie tylko na to, że został pobudowany przez gminę żydowską, której już tutaj nie ma i właściwie Żydów już też nie ma, tylko również został zaprojektowany przez interesującego architekta Wiedeńczyka, obrós taką i tragiczną, ale jednocześnie i dobrą też historią, bo opowiadamy nie tylko o tych złych rzeczach, które spotkały Żydów na przestrzeni stuleci, szczególnie w XX wieku, ale również o tym, jak pozytywnie oni byli traktowani już później po tym, jak dostali prawa obywatelskie pełne w Rzeszy Niemieckiej i mogli bardzo istotny wkład włożyć w rozwój nie tylko Gliwic, ale również całego Górnego Śląska i w ogóle całych Niemiec wówczas. Także opowiadamy tą historię bez jakiejś publicystyki. Staramy się opowiedzieć ją rzetelnie, z takim przekonaniem, że jest to historia, która zainteresuje nie tylko Gliwiczan, ale przede wszystkim cały region. I myślę, że również odwiedzających nasze miasto z Polski, ponieważ jest to cenne uzupełnienie tego dyskursu prowadzonego w obrębie tematów żydowskich w Polsce, gdzie mówi się głównie o Żydach, a powiedzmy tych, którzy zamieszkiwali małe miejscowości, tak zwane sztetle, czy też mikromiasteczka gdzieś na rubieżu Rzeczpospolitej, lub stanowili niewielki odsetek w miastach, też niezbyt licznych w Polsce. Natomiast tutaj byli taką elitą miast po prostu, za którą byli nie tylko sami się uważali, ale też za takich byli postrzegani przez mieszkańców miasta, bo przecież byli często obywatelami honorowymi, nadawali im takie tytuły. Więc ich żydostwo nie było wtedy uznawane za coś gorszącego, jak później w latach 30. czy późnych 20., ale było traktowane jako coś, o czym nie należy specjalnie zastanawiać, bo nie pochodzenie jak gdyby decydowało o zasłudze, ale sama zasługa. I krótko mówiąc, będzie się działo. Nie wiem, czy z mojej wypowiedzi wynika, że się będzie działo, jak to mówił Jurek Owsiak, bo to chyba... Tam będziemy prowadzić edukację, bardzo taką edukację szeroko zakrojoną, kierowaną do młodzieży, dzieci, również osób dorosłych, żeby pewne stereotypy, bym powiedział, zmieniać, poprawiać pewną optykę patrzenia na mniejszości, na obcych, na ludzi z zewnątrz, na ludzi, którzy nie są tacy jak my, prawda? A jednak coraz więcej ich będziemy spotykać na naszych ulicach. Jest to proces nie do powstrzymania, czy nam się to podoba, czy nie. I myślę, że musimy wypracować w sobie pewne postawy, które nas uchronią przed tym, co się wydarzało w Europie w latach 30. i 40. Ten dom budzi duże zainteresowanie takich potencjalnych zwiedzających. W czasie budowy często tam ludzie zaglądali. A ja mam takie pytanie odnośnie wystawy, od konstrukcji wystawy, bo wiem, że ona się troszeczkę jakby zmieni, prawda? Będzie to troszeczkę inaczej wyglądało niż zakładano pierwotnie. Jak będzie wyglądała teraz praca nad wystawą, nad aranżacją? Nie zmieni się. Nasza wystawa ma swój scenariusz, ma swój projekt i on został zaakceptowany, zresztą był prezentowany w różnych gremiach i był poddawany pewnej krytyce, czy raczej osądowi. I on jest utrzymany, to znaczy nic tam się w tym scenariuszu i w tym projekcie nie zmieni. Natomiast zmieniło się tylko to, że ta wystawa stała, którą chcieliśmy założyć jeszcze w tym roku na otwarcie tego domu, nie zostanie założona ze względów finansowych, ponieważ rynek usług w Polsce wycenił ten nasz projekt bardzo wysoko, trzykrotnie wyżej niż myśmy dysponowali pieniędzmi. Uznaliśmy, że będziemy to robić jakby własnymi środkami i własnymi siłami w podzieleniu na etapy. I to jest jedyna zmiana.
Natomiast tymczasowo będzie tam postawiona wystawa planszowa, która jak gdyby w esencjonalny sposób pokaże ten nasz zamysł tej wystawy stałej, tego tematu, gdzie tego obiektu, tych ludzi, którzy go pobudowali i tej opowieści, którą chcemy snuć już później dalej w oparciu o wystawę stałą, jak ona powstanie, a myślę, że powstanie szybko. To jest bardzo ważne, bo to jest jednak taki obiekt, będzie sztandarowy w całym regionie, myślę, że w Polsce też. A czy przewidziane jest jakieś oficjalne otwarcie, jakieś przecięcia wstęg, jakiś znakomitych gości, zobaczymy w Gliwicach, Szewach Weiss? Ja myślę, że to jest decyzja nie moja, to znaczy ja bym chciał, żeby gospodarzem tego otwarcia był prezydent miasta, bo to myślę, że to jest odpowiednia ranga, żeby prezydent się tym mógł nie tyle chwalić, co to po prostu pokazać ludziom w Polsce za pośrednictwem mediów, dlatego że no, na razie ten dom nie jest odpowiednio wypromowany, no bo jeszcze nie pracuje, to jest inwestycja. Więc jak on zacznie działać, to myślę, że dotrze ta informacja do ludzi, nie tylko tych, którzy się problematyką żydowską interesują. Więc myślę, że gospodarzem powinien być prezydent miasta, jeśli zechce. A tak czy inaczej Szewach Weiss na pewno się pojawi, bo on tutaj Gliwice przecież zna, bywał tutaj. Słyszałem tylko, że ma jakieś kłopoty zdrowotne od profesora Chorążego, który z nim rozmawiał ostatnio. Ale tak, to będzie jeden z pierwszych gości, na pewno może profesor Paweł Śpiewak, którego ja bardzo cenię osobiście i też jest wybitnym znawcą tego tematu, jest też Żydem, ma wspaniałą zresztą rodzinę, z rodziny się wywodzi, jest teraz dyrektorem Żydowskiego Instytutu, więc myślę, że tak, gości tutaj nie zabraknie. Ale też chciałem podkreślić, żeby widzowie nie odnieśli wrażenia, że będziemy się interesować wyłącznie tematyką żydowską. Będziemy tam się zajmować też właśnie tym mniejszościami, które w Gliwicach są i będą i były. I po prostu też innymi takimi problemami, które no, dotyczą tego tej trudnej koegzystencji czasami. Właśnie ludzi, którzy stanowią pewną mniejszość, rozmaicie jak gdyby konstytuowaną, a tym żywiołem większym, który ich otacza. No, to jest zawsze pewien problem, tak? Więc myślę, że tutaj będziemy się starać, to będzie ten główny nasz jak gdyby cel. Czy to będzie też ośrodek badawczy? Bo takie było założenie, że tam będą badania prowadzone na temat na przykład cmentarzy żydowskich na regionie. Na pewno nie będzie to instytut, bo to już nie jest muzeum, to instytuty są powoływane badawcze na podstawie innych przepisów prawa, ale będziemy prowadzić takie zwykłe badania muzealne i również zapraszając gości, tworząc coś w rodzaju tego jak gdyby takich długotrwałych grantów, tak żeby ktoś przyjechał na pół roku na przykład tutaj, dostał od nas stypendium i żeby zrobił jakiś temat, prawda, związany z Górnym Śląskiem, z Gliwicami. Myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, no bo też nie mamy takiego zasobu kadrowego w muzeum, tak, no to tutaj jest, mamy ograniczone kadry, a myślę, że też nie trzeba wszystkich od razu zatrudniać, że zatrudniać będziemy do projektów i taki jest chyba nasz cel. A jaka będzie formuła finansowania? To już ostatnie pytanie. Miasto, proszę Państwa, no, całość tej inwestycji zostało sfinansowane przez miasto Gliwice, czyli z naszego budżetu miejskiego. To jest prawie 7 milionów złotych i będzie również utrzymywane z tych środków, czyli około 290 tysięcy rocznie teraz po poprawce będzie wydawane na utrzymanie tego domu, czyli tą infrastrukturę plus zatrudnienia i prowadzenia programu przede wszystkim. Także to nie jest nic za darmo, ale ja też mam taką strategię programową, żeby osoby tam zatrudnione bardzo intensywnie poszukiwały środków zewnętrznych, które są, zwłaszcza te tematy, jak gdyby często pojawiają się w konkursach grantowych, więc myślę, że też się będzie udawało finansować z innych środków niż tylko budżet miasta, bo to byłoby po prostu bardziej higieniczne dla wszystkich. No to przedostatnie było pytanie, a teraz ostatnie. Przepraszam, bo jeszcze mi coś przyszło do głowy, a ja muszę wykorzystać gościa. Czy w przyszłości istnieje taka szansa, żeby dom przedpogrzebowy, czyli nowa filia muzeum, stała się samodzielną instytucją kultury w oderwaniu od muzeum? Nie ma takiej potrzeby? Czy... Według mnie nie ma takiej potrzeby. Znaczy, nie widzę powodu, żeby tak się stało. Znaczy nie za bardzo. Tak, no to pytanie sens. Po prostu przyszło mi do głowy. Jest to mnożenie wtedy no, wszystkiego i wszystkich innych rzeczy, a ja nie mam takiego zwyczaju, żeby wszystkich jakoś tak trzymać na krótkiej smyczy, to mówiąc w cudzysłowie. Tak. Uważam, że właśnie jeżeli ktoś ma pomysł na książkę, tak, przecież my żadnej ingerencji na przykład w książkę Piotra Brunia nie robimy, jak się pani domyśla. Tak?
to są po prostu autorzy, jak ktoś ma pomysł autorski i bierze za niego odpowiedzialność, a nam się wydaje, że to jest interesujące, czyli historykom i innym osobom zatrudnionym w muzeum, więc to po prostu robimy, ale na zasadzie projektów autorskich. I dlatego wydaje mi się, że tworzenie instytucji kolejnej, nie byłoby to dobre. Nie ma takiej potrzeby. My możemy współpracować z innymi instytucjami, ale żeby tworzyć odrębną, nie sądzę. Ja skończyłam. Mam nadzieję, że gość nie jest jeszcze za bardzo wykorzystany. Ja nie skończyłam jeszcze, ale może przenieśliśmy się na chwilę z ulicy Poniatowskiego na ulicę Nowy Świat, czyli do siedziby Teatru Muzycznego. No bo myślałem się, że tam też są jakieś plany na ten przyszły rok już snute. Nie uciekniemy dzisiaj od tej kultury jednak. No właśnie. Tak, ja się tym zawodowo zajmuję i bardzo kulturę cenię. W przeciwieństwie od większości. Ja też cenię. A ty stanowimy w połowę, to już nie. Tak, tak. A zaraz ani pewnie też. Muszą cenić zaraz. Dzisiaj tak. Więc tak, Nowy Świat już tak na serio, to ja tam pracuję od 1 września. Przede wszystkim zrobiłem taką analizę finansowo-organizacyjną tego teatru. No bo jak panowie wiecie i pani, po 17 latach odszedł dyrektor teatru, którego sformatował jako instytucję wedle swoich jakby najlepszych intencji, prawda? Nie zakładam, że miał jakiekolwiek wrogie nastawienie kiedykolwiek do teatru. No ale te czasy się trochę zmieniają. Zmienia się też nastawienie samorządu do tej instytucji. Ja też uważam, że można ją zmienić w sposób pozytywny, nie tylko redukując zatrudnienie i bardzo jakby ograniczając swoją rolę dyrektorską do takiego ekonoma, który wchodzi po prostu i głównie liczy. Jest ten czas teraz takiego uzdrawiania jak gdyby ekonomiki teatru, bo tam się jest teatr na dużej stracie, prawie 1,5 miliona straty. Było w mojej ocenie bardzo duży przerost zatrudnienia i te redukcje jak gdyby teraz się czynią, to się dzieje. Ale oczywiście to jest czas, który się też skończy i będę prezentował pozytywny program, o którym bym teraz mówić nie chciał, ponieważ to jest moim zdaniem przedwczesne. Na pewno teatr będzie trwał w tej formule programowej, organizacyjnej do końca tego sezonu. Później będziemy dawać takie nowe rozdanie programowe. To się spotka też z takim pozytywnym nastawieniem w Gliwicy. Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pana pytanie. No, trochę tak. Nie da się mówić, tak. Że w tą stronę gdzieś tam szedłem intencjonalnie, żeby dowiedzieć się, co nowego w teatrze, bo po tych 17 latach to rzeczywiście możemy się teraz spodziewać pewnej takiej małej rewolucji być może. Czy rewolucji? Nie, ja myślę, że to jest zmiana kierunku jak gdyby rozwoju tej instytucji następuje i ja bym nie chciał mówić o programie teraz, ponieważ ja mam bardzo skromny lub właściwie, tak jak państwu powiedziałem, nie mam tych pieniędzy, żeby myśleć w ogóle o premierze teraz w tym sezonie. Znaczy, ja przyszedłem jakby na początku sezonu, kiedy zwykle sezon się programuje z przesłem dwuletnim. No rok to jest minimum, w związku z czym plus dodawszy do tego odjąwszy tą stratę 1,5-milionową i zmniejszoną dotację programową, podmiotową teatru z tego względu właśnie, bo ona spadła do 5,9 mln, czyli to jest najniższa dotacja, jaką teatr dostawał na przestrzeni bardzo wielu lat, to wymusza na mnie też pewne działania takie sanacyjne właśnie i ograniczyć pewne te działania na scenie, znaczy te nowe projekty, no bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Znaczy najważniejsza rzecz to są to, żeby ludzie dostali wypłatę, prawda? To jest najistotniejsze teraz w teatrze, żeby zapłacić rachunki. Chude lata nadchodzą. Czy chude miesiące? Chude lata to nie, bo nie pisałbym się do instytucji, wejść do instytucji, która będzie skazana jakby na wegetację. To mnie też nie interesuje zawodowo w ogóle, więc ja mam pozytywne nastawienie, mam pewien pomysł i plan, ale nie można tego wszystkiego zrobić naraz, tak od razu. To się tego nie da zrobić. W takim razie będziemy czekać z niecierpliwością gdzieś na drugą połowę roku. W takim razie. Nie ma innych rzeczy, jak mówicie, że naprawdę teatr może poczekać. No, okazuje się, że w kulturze gliwickiej bezruch jakby nie grozi. Program dzisiaj krótki, ale bogato wypełniony tym, co już wkrótce w Gliwicach w kulturze. Myślę, że będziemy pomału zmierzać do końca tej rozmowy. Nie wiem, czy moi współgospodarze jeszcze
będą chcieli podjąć jakiś temat? Państwo jesteście od kultury, od wyższych tematów. Ja się lubię babrać w polityce, także dzisiaj ja sobie... Bardzo interesujący. Nie, ale to interesujący. Ale to miło odskocznia będzie w tych ostatnich dniach akurat. Ma coś wspólnego z polityką. Polityka czasami ma coś wspólnego z kulturą. Lubią się wykorzystywać nawzajem. Piętno na kulturze, bardzo duże czasami, ale... Ja się bardzo cieszę, że ta kultura ma szansę się zapromować tutaj dzisiaj, bo promocji akurat w tej dziedzinie nigdy dosyć. Ona walczy, dobija się o zainteresowanie. To prawda, że w Gliwicach dużo się dzieje. Może się dziać jeszcze więcej, nigdy dosyć, jak to się mówi, a działka kulturalna akurat to mój konik i dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj zaprosić gościa, który z tą kulturą ma dosyć dużo wspólnego. Myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie w studiu prasowym. Gośćmi telewizji Imperium byli dyrektor Grzegorz Krawczyk, pani Małgorzata Lichacka, Nowiny Gliwickie, pan Marek Morawiak, Tydzień w Gliwicach. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie, jak zwykle w czwartek, już za tydzień. Do widzenia.